Słuchajcie, ja bym chciał dzisiaj mówić na temat słowa i na temat wiary. I mam dzisiaj mniej czasu. Ćwiczyłem, żeby się zmieścić w pół godziny albo i krócej. I generalnie wierzę, że mi się uda. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, jak on to zrobił? Słowem. I teraz zacząłem się zastanawiać nad tym fragmentem. To jest z Księgi Genezis 1:1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech się stanie światłość, i stała się światłość. I teraz pytanie takie, zastanówmy się nad tą rzeczą. Czy Pan Bóg odnosił się do istniejących już pojęć? Czy wcześniej istniało coś takiego, co można byłoby nazwać światłością? Później mówi, niech się wody zaroją rybami, niech ptaki latają. I wszystko, co Bóg stwarzał, wszystko, co wypowiadał, on nie odnosił się do wcześniej istniejących pojęć. On się odnosił do czego? Odnosił się do samego siebie i do tego, co wymyślił. Pan Bóg tworzył, wyobrażał sobie, pomyślmy nawet nad taką rzeczą jak światłość. Czym jest ta światłość? Że jest jasno, tak? Że świeci słońce, gwiazdy odbijają światło słońca i tak dalej, czy księżyc odbija światło słońca. Ale samo światło, dzisiaj fizycy, wiecie, głowią się, rozkminiają, analizują, dochodzą do ciągle nowych rzeczy. Jaka jest natura światła? Czym jest światło? Wiecie, jakieś fotony, ja się nie znam, nie jestem w tym wykształcony, ale jak zacząłem trochę o tym czytać, to jest po prostu wiedza kosmiczna. I teraz pomyślmy sobie o jednej takiej małej rzeczy, w cudzysłowie małej, jak światłość, i Bóg, który jest doskonały, jest pełen chwały. Bóg, który nie ma żadnych ograniczeń. Bóg, który wszystko, co chce, robi. Wymyślił coś takiego jak światło. Miał to w szczegółach, wszystko doskonale opracowane, po czym, kiedy zechciał, wypowiedział słowo i nagle się to stało. I dokładnie w taki sam sposób Pan Bóg zaczął stwarzać kolejne rzeczy. Pan Bóg jest doskonale kreatywny, jest doskonale pełen chwały, nie ma żadnych ograniczeń, robi to, co chce. Jest napisane w Psalmie 135, 5 i 6 werset. Tak ja wiem, że Pan jest wielki, że nie da się porównać z jakimkolwiek bożkiem. Pan czyni wszystko, co zechce. W niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich otchłaniach. Wiecie, ja myślę, że Pan Bóg chce nam dać jakieś objawienie tego, czym jest w tym aspekcie Jego Słowo. Co to znaczy, że On wypowiada Słowo i to się musi stać? Zobaczcie, Pan Bóg czyni wszystko, co zechce. Nie wiem, czy znamy takie pojęcie. Pan Bóg czyni wszystko, co zechce. Cokolwiek zechce zrobić, wypowiada Słowo i to się musi stać. On w ogóle w swej naturze jest Słowem. I ja myślę, że to jest taki temat, może będę chwilę nad tym krążył, ale my musimy uważać, żeby tego nie spłycić, bo ja uważam, że w tym temacie jest mega, turbo, ważne i duże objawienie. Bo tak naprawdę rozmawiamy o osobie, o istocie, która stworzyła wszystko, która poza nią nie ma niczego, w jakimś sensie, jakimś, którego nie rozumiem. Bo to mówimy w tym momencie o pojęciach, o rzeczach, które są nie do ogarnięcia rozumem. I teraz jest Pan Bóg, jest istota, która stworzyła wszystko, stworzyła mnie i ciebie. Jest ktoś doskonały, ktoś zawsze radosny, zawsze... Wiecie, on nie ma problemów, on nie ma czegoś takiego, że mówi, okej, chcę stworzyć światłość, ale kurczę, jak to zrobić? To się nie da, bo tutaj coś mi nie stykają, te kabelki w ogóle, nie potrafię. Nie ma czegoś takiego, on wszystko tworzy, radośnie, to jest pełne chwały, pełne, wiecie, jego charakteru. A Bóg sam o sobie mówi, czy w liście Jakuba jest napisane, że Bóg jest czym? Światłością, tak? W liście Jakuba jest, czy gdzie?
generalnie. Ale okej. Tak. U Jana to jest, ale też Jakub mówi o czymś takim, że w nim nie ma żadnego zaćmienia. Żadnego chwilowego zaćmienia. On jest, wiecie, on jest pełen chwały cały czas. Wiecie, my potrzebujemy, żeby nasze umysły zostały w jakimś... Ja ostatnio miałem taki obraz na modlitwie. Widzieliście pająki chodzące po wodzie? Takie, tak skaczą. I one nie toną, prawda? Dlaczego one nie toną? Jacyś fizycy niech się wypowiedzą. Bo jest... Napięcie powierzchniowe jest. I wiecie, my mamy w naszych głowach taki naturalny sposób myślenia, ludzki, wynikający z tego, że wyrośliśmy w tym świecie, który jest po prostu, wiecie, diabelskim oszustwem. I mamy pewien rodzaj, ja bym to nazwał właśnie napięcia powierzchniowego. Ten świat ci mówi, co jest możliwe, co jest niemożliwe, co jest dobre, co jest złe, co powinieneś, co jest najważniejsze i tak dalej. I nagle stykasz się z Bożym Słowem i to Boże Słowo zaczyna napierać na ciebie. I jeżeli przychodzi objawienie, to w pewnym momencie to napięcie powierzchniowe pęka i Słowo Boże wlewa się do ciebie. Ja to nazywam objawieniem wtedy. Jeżeli ja czytam Słowo, że Bóg jest Słowem, że Bóg wszystko stworzył swoim Słowem, ja to mogę bardzo spłycić i powiedzieć, już rozumiem. No, jak mnie zapytasz, to oczywiście, że wiem, że Bóg stworzył wszystko Słowem, ale jak zaczynam w to wnikać i Bóg zaczyna mi to objawiać, to mówię, wow, po prostu ja tego nie wiedziałem, ja tego nie widziałem wcześniej, Boże. Ja chcę więcej zrozumieć o Tobie, chcę więcej Cię poznać. Chcę więcej objawienia, potrzebuję, żeby to moje napięcie powierzchniowe pękło. Chcę, żeby Twoje objawienie wlewało się do mojego serca i to nie tylko na temat światłości, ale przede wszystkim i najbardziej na temat Twojej miłości. Tego, że mnie kochasz. Co to znaczy, że mnie kochasz? Ostatnio Pan Bóg zaczął mi pokazywać fragmenty, kiedy głos z nieba się rozległ do Pana Jezusa. Ojciec mówił, to jest Syn mój. Przy innych mówił, to jest Syn mój umiłowany, źródło mojej radości. Albo to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. I mówię, o co chodzi? Jakby na co mi, Panie Boże, wskazujesz? I nagle zobaczyłem, Pan Bóg mówi, pomyśl sobie, kim ja jestem. Ja mówię, no, pełen chwały, żadnych ograniczeń. Wszystko, co powiesz, musi zaistnieć. Psykniesz palcami, to wszystko znika. Jesteś pełen chwały, jesteś ciągle w dobrym nastroju, jesteś dobrym ojcem, miłosiernym, łaskawym, jesteś miłością. Siedzisz na tronie, wokół ciebie aniołowie, cherubinowie, serafinowie, chwała, potęga, majestat, niepojęte rzeczy. I Bóg mi mówi, to jest Syn mój umiłowany, źródło mojej radości, to jest Syn mój umiłowany, najbliższa mi osoba, to jest osoba, która jest dla mnie tak cenna. To jest ktoś, kogo tak kocham. Po prostu jestem z Nim jedno. Jezus powiedział, ja i Ojciec jesteśmy jedno. I ta miłość między nimi, i ta chwała, i ta potęga. I nagle Bóg mówi, Jego słuchajcie, to jest Syn mój umiłowany, ale za chwilę słyszę, ja oddałem mojego Syna umiłowanego za was, żebyście wy byli uratowani, żebyście wy mogli przyjść do mnie i powiedzieć, jestem Bożym dzieckiem, jestem dziedzicem Królestwa. Nie należy do tego świata, tylko należy do tego królestwa, które jest pełne chwały, światłości, piękna, doskonałości. I wiecie, to jest tak, że my żyjemy w świecie, który jest jakąś wyrwą, jakimś czymś zepsutym. Ale ten czas mija. I nadchodzi królestwo. Jezus jak przyszedł, to co głosił? Że nadchodzi Królestwo Boże. I ten Bóg, pełen chwały, pełen majestatu, pełen... Doskonały Bóg nadchodzi. Już niedługo stanie się to, że On będzie panował nad całą ziemią, całym niebem w taki sposób widoczny i definitywny. Kiedy Pan Jezus odchodził z ziemi, powiedział, że dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Ale gdzie dzisiaj Pan Jezus siedzi? Gdzie jest? Zasiada na tronie po prawicy Ojca. Weźcie sobie teraz w głowie, wyobraźcie, gdzie Pan Jezus siedzi. Jak jest tron, tu jest tron Boży, to po której stronie? Bo mi się zawsze myliło i sobie miałem lustrzane odbicie. Mówiłem po prawej, a pokazywałem na po lewą. Ale to tak na marginesie.
Ale wiecie, Pan Jezus zasiada na tronie. On powiedział, wszelka władza na niebie i na ziemi jest moja. On dzisiaj zasiada na tronie w niebie, po prawicy Ojca, ale powiedział coś o ziemi, prawda? Wiecie, On sprawuje władzę na ziemi przez Kościół. Zaraz będę łączył kropki, bo ja tu widzę ileś wątków, ale Pan Jezus sprawuje władzę na ziemi przez Kościół. Dlaczego? Bo kiedy Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę, dał im autorytet nad ziemią, tak? Mieli panować nad ziemią. W imieniu kogo? W imieniu Boga. Mieli panować, mieli być na obraz i podobieństwo Boga. Mieli być jak Bóg na ziemi. I wszedł diabeł, oszukał ich, zwiódł, pojawił się grzech. Zaczęły się wszystkie te straszne rzeczy. Ale jak Jezus przyszedł, odzyskał tą władzę. On umarł na krzyżu, żył doskonałym życiem. Kiedy umierał na krzyżu, zapłacił cenę za grzech każdego z nas, odkupił nas i przywrócił nas do pozycji synów i córek, dzieci Bożych, dziedziców Królestwa. I wiecie, i On jeszcze odchodząc powiedział coś takiego, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I sobie myślisz, no tak, kiedyś przyjdziesz. Ale On mówił o Duchu i powiedział, kiedy Duch Święty zamieszka w tobie, to jest tak, jakbyś chodził w mojej obecności. Marzyłeś kiedyś o tym, żeby chodzić z Jezusem dzień po dniu i chodzić tam, gdzie On uzdrawia, uwalnia, robi te wszystkie cuda, głosi Ewangelię, ludzie się nawracają? Ja marzę ciągle o tym, ale nagle sobie uświadomiłem, Bóg mi zaczął pokazywać, mówi, Duch Święty w tobie, to jest moja obecność, ja powiedziałem, że nie zostawię was sierotami, chcesz ze mną chodzić, no to chodź. Chodź. Chodź, będziemy robić, chodź, zacznie, bądź ze mną w tym, co ja robię. Bądź ze mną w tym, co ja chcę robić na ziemi. Ja tu wprowadzam królestwo. Ojciec mnie po to posłał. Okej, słowo. Wiecie, jest jeszcze na przykład w Hebrajczyków napisane On, Jezus, jest odblaskiem Bożej chwały, odbiciem Jego istoty, ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Jezus, zobaczcie, jest nie tylko Bóg stworzył wszystko słowem, ale On podtrzymuje wszystko swoim słowem. Pamiętam kiedyś taką grupę domową, mieliśmy z takimi znajomymi, przyszedł mój niewierzący kolega, no i mu próbowaliśmy głosić Ewangelię. On słuchał, był zainteresowany, rozmawialiśmy o tym i w pewnym momencie jeden z facetów, którzy tam siedzieli, powiedział do niego, że Bóg stworzył wszystko i nad wszystkim ma kontrolę. On bez Niego nawet nie byłbyś w stanie teraz wziąć wdechu. I pamiętam, jak on nabierał akurat powietrza i zrobił tak. Sobie uświadomił, że jest coś, że jest zależny nawet w oddechu od Pana Boga. I wiecie, on wszystko podtrzymuje słowem swojej potęgi. Swojej mocy. Jest napisane w Hebrajczyków 11:3 z kolei. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Psalm 33, 36 werset. Słowo Pana sprawiło, że powstały niebiosa. Tchnienie Jego ust stworzyło zastępy planet i gwiazd. 33:9 psalm. Bo On powiedział i stało się. Tak jak zechciał. On wydał rozkaz i zaistniało. Posłał słowo na ziemię. Tak? To słowo ma na imię Jezus. Jak to słowo się manifestowało? Przez nauczanie, przez życie Jezusa, przez cuda, przez znaki, przez uzdrowienia, uwolnienia, dzieło krzyża, odkupienie. To słowo przemówiło do nas o tym, jaki jest Bóg. I wiecie, Bóg chce złamać to, ten opór w naszych umysłach, chce przemiany umysłu. I ja dzisiaj uważam, ja to powtarzam po kimś, nie pamiętam, kto to ostatnio mówił, że dzisiaj największą potrzebą Kościoła jest przemiana umysłu. Wiecie, my możemy godzinami modlić się, jeżeli modlę się w oparciu o kłamstwo na temat Boga, będę się tylko pogrążał. Bóg w swojej łasce przychodzi i czasem mówi, ej, źle się modlisz, to jest w ogóle bzdura, ja taki nie jestem. Nie jestem gniewny, nie jestem, nie wiem, nie myślę o tobie źle i tak dalej, i tak dalej. Bóg w swojej łasce przychodzi i nam to wszystko objawia i pokazuje. Ale my potrzebujemy przemiany umysłu. A przemiana umysłu dzieje się wtedy, kiedy przychodzi objawienie. Musi przyjść objawienie tego, kim Bóg naprawdę jest, bo my dużo rzeczy wiemy. I to jest super, od tego zacznijmy. Ale żeby ta wiedza stała się żywa, żeby ona się stała objawieniem, żeby ona zaczęła przemieniać nasze życie, musimy wejść w miejsce objawienia. A jak to się robi?
trzy kroki, trzy proste kroki do objawienia. Nie, tak naprawdę ja znam tylko jeden sposób. Kiedy ja szczerze siadam przed Bogiem. Ja to nazwałem ostatnio nawet, że szczerość, moja autentyczność przed Bogiem, takie przyznanie się do wszystkiego, On wie, jaki jestem dokładnie. Siadam z Nim i twarzą w twarz zaczynam rozmawiać, to wiem, że to jest taki punkt styczności między mną a Nim. Ta szczerość powoduje, że ja zaczynam odbierać od Niego rzeczy. On zaczyna do mnie mówić. Ja Go zaczynam słyszeć. Kiedy siedzę przed Nim, kiedy szukam Go całym swoim sercem, mówię, Boże, ja wiem, jaki jestem. Wiecie, ja kiedyś, jak miałem jakąś wtopę, jakąś niewłaściwą motywację w sobie odkrywałem, to się dołowałem. Mówię, o, jak jestem straszny, Bóg nie może mnie użyć i w ogóle. A od jakiegoś czasu mam takie myśli, jak diabeł przychodzi i mówi, o, zobacz, jaką tu masz motywację, albo jaki tutaj, jakie myśli masz w głowie. A ja mówię, no dokładnie. Dokładnie, dzięki za przypomnienie, jestem beznadziejny, dlatego chcę tylko i wyłącznie Jezusa w sobie. Tego, jaki On mnie widzi, chcę widzieć siebie takimi, Jego oczami. Nie interesuje mnie, znaczy interesuje, jak ludzie mnie postrzegają, czy sam siebie postrzegam, ale to nie jest najważniejsze. Tak naprawdę najważniejsze i dominujące powinno być to, jak Bóg mnie widzi. Jeżeli Ty, Ojcze, mnie widzisz w jakiś określony sposób, to kto może powiedzieć coś innego na ten temat? Jakie to ma znaczenie? Czy ja się będę potępiał, osądzał? Nie tylko moja słabość mnie tylko kieruje w kierunku Boga. Myślę dokładnie, chcę Ciebie więcej. Słuchajcie, słowo jest jak ziarno. Słowo Boże. Jezus to mówił. I wiecie, nie wiem, spróbujmy to połączyć. Zobaczcie, że jeżeli Bóg stworzył wszystko słowem i On panuje za pomocą słowa w jakimś sensie, tak? Wiecie, On wszystko podtrzymuje, On wszystko ma w swoich rękach. I teraz Bóg posłał na ziemię słowo Jezusa. I to słowo w pewnym momencie przyszło takie przeobrażenie, że to słowo oddało za nas życie, umarło i zmartwychwstało. I Jezus wysłał Ducha Świętego naszych serc i to słowo zamieszkało w naszych sercach. To słowo zamieszkało w nas. I teraz, jeżeli mój umysł jeszcze chodzi po światowemu, myśli, co jest możliwe według modły tego świata, to mój umysł musi się przemienić i zsynchronizować z tym słowem, które mieszka w moim sercu. Bo Jezus powiedział coś takiego, kiedy przechodzili koło drzewa, pamiętacie tą sytuację? Jezus w ogóle się wkurzył. Nie wiem, czy się wkurzył, tam nie jest napisane. Ale nie było fig, tak? Od tego się wzięło figa z makiem, tak? Nie wiem. Podszedł do drzewa i chciał owocu, nie było owocu, przeklął to drzewo, wracali uschnięte. No i uczniowie się pytają, jak to możliwe? Jest napisane, uczniów zdziwił ten widok. W jaki sposób figowiec mógł tak od razu uschnąć, pytali. Swoją drogą ciekawostką jest to, że często drzewa schną raczej od góry najpierw, a nie od korzenia. A tutaj zaczęło schnąć od korzenia. To też jest jakaś, myślę, że duchowa nauka dla nas. Jezus odpowiedział, zapewniam was, jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, możecie dokonać nie tylko tego, co się stało z figowcem, możecie powiedzieć tej górze, podnieś się i rzuć w morze i to się stanie. I wszystko, o co wierząc poprosilibyście w modlitwie, otrzymacie. W innym, u Marka jest znowu ten sam fragment. Piotr przypomniał sobie wtedy i powiedział do Jezusa, nauczycielu, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usech. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa, miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć do morza i nie wahałby się w sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. Co Jezus powiedział? Że jak będziecie w coś wierzyć, to się stanie, tak? A widzicie jeszcze jakiś jeden element tam? Co się ma stać? Wypowiedzieć, słowo. I zobaczcie jedną rzecz. Jeśli w sercu uwierzysz, że Jezus, Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, a ustami wyznasz, że... Czy jak to było? Dobrze mówię, czy na odwrót? W sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, a ustami wyznasz, że On jest Panem, tak? Zbawiony będziesz. Zobaczcie, znowu jest połączenie czegoś wiary w sercu i wypowiadania czegoś ustami. I teraz Jezus mówi taką naukę. Jeżeli ty w swoim sercu uwierzysz w coś i będziesz pewny, że to się już stało, jak to wypowiesz, to się stanie. Tylko teraz możemy powiedzieć tak. Okej, no to ja, nie wiem, coś wymyślę, żeby ta skrzynka zaczęła latać tu po sali sobie.
Ale przeskoczmy teraz właśnie na podstawie mojego głupiego pomysłu do takiego fragmentu, kiedy Pan Jezus chciał, znaczy inaczej, uczniowie chcieli uwolnić człowieka epileptyka, tak? Tam był epileptyk i nie mogli go uwolnić. I Pan Jezus przyszedł i mówi, co się dzieje, zamieszanie jakieś, zobaczył, że się ludzie zbierają, uwolnił tego człowieka, czy demona wygonił. I uczniowie przyszli i mówią, coś, czemu my nie mogliśmy, co się stało? Jezus mówi, z powodu waszego niedowiarstwa. Wy wiecie, jak to robić, ale wy nie wierzycie jeszcze. Wy nie macie wiary w sercu, żeby wypowiedzieć słowo i żeby w tym była moc. W tym konkretnym przypadku, bo w innych przypadkach widzę, że już to robiliście, ale w tym jeszcze nie umiecie. I Jezus mówi, post i modlitwa. Czyli co mówi? Wejdź do miejsca, w którym Słowo Boże, objawienie będzie cię zalewać, spędź czas z Bogiem, aż ci pęknie to twoje napięcie powierzchniowe i zaczniesz wierzyć, że to, co jest możliwe dla Boga, dla ciebie jest możliwe, bo co jest możliwe dla wierzącego? Wszystko. Nie stoją wam włosy na głowie od tego? Łukasz się zgłosił. Rozumiecie? Wszystko. Wiecie, co to znaczy w Grece wszystko? I w hebrajskim? Wszystko. Stary trik, nie? Więc ja sobie myślę, jeżeli Bóg, który stworzył cały wszechświat i może wszystko, On może wszystko, jeżeli poznamy Go osobiście, zaczniemy wchodzić z Nim w relacje, doświadczymy Jego obecności, jeżeli będziemy wypełniać się Jego Słowem i nie chodzi mi naprawdę o załadowanie sobie głowy wiedzą. Nie o tym mówię. Wiedza jest super. Ja uważam, że powinniśmy się intelektualnie rozwijać, ale to, co zmienia nasze życie, to jest moment, w którym po prostu Słowo Boże wchodzi do serca i pojawia się objawienie. I nagle patrzysz na to samo, co gdzieś wcześniej, mówisz, Boże, wow, alleluja. Zaczynasz Go chwalić. I wiecie, i tego objawienia przed nami jest tyle, po prostu ocean cały. Ja ostatnio miałem nawet taką myśl, mówię, Boże, po prostu siedzę sobie u siebie w biurze, w pokoju, patrzę, mam jedną Biblię, drugą Biblię, trzecią Biblię, 50 książek otwartych. Mówię, w internecie pełno wykładów, może w którą stronę mam iść? Ja potrzebuję Twojego objawienia. A mówi, no tu masz Ducha Świętego. Usiądź spokojnie, zacznij ze mną rozmawiać, zacznij mi prosić, wsłuchaj się, co mówię, ja cię poprowadzę. Mieliście jakiś taki, pewnie każdy z was miał taki przykład, że idziecie sobie, nagle patrzysz, o, tą książkę mam przeczytać. I wiesz o tym, że Bóg cię prowadzi do czytania jakiejś książki. Albo do rozmowy z kimś, albo do po prostu usiądź i słuchaj. I wiecie, to, do czego chciałbym dzisiaj zachęcić, co chciałbym wam pokazać też w jakimś sensie, to jest to, że Bóg wypowiada słowo, mamy Boże Słowo, mamy Biblię. I to słowo ma moc. To Boże Słowo ma moc. W tym słowie jest zawarta informacja o tym, co Bóg chce, co Bóg lubi, jaki On jest, jaka jest Jego wola. I on dzisiaj chciałby, żebyśmy my się zsynchronizowali z Nim, żebyśmy stanęli razem w Nim, z Nim, albo w Nim właśnie nawet, w jednym szeregu i żebyśmy mówili, zobaczcie, jest napisane, mów tak jak Słowo Boże. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie, jest napisane. Dlaczego? Bo myśli tego świata kompletnie po prostu nie mają nic, żadnego sensu w tym kontekście. Wiecie, powiem wam, odpiąłem się z social mediów i mówię, po prostu zbombarduję swój umysł Słowem Bożym, książkami takimi, będę się modlił i tak dalej. Przyszedł jakiś luz, jakiś odpoczynek, dwa, po prostu zobaczyłem, że Bóg, że coraz więcej słyszę Pana Boga i mówię po prostu, dziś, jak wracam do social mediów na chwilę, to mam po prostu poczucie, że to jest jakiś chłam, że po prostu to nie ma sensu, nie? Cieszę się, że widzę tam niektóre posty od niektórych ludzi, zobaczę, co kto pisze, czasem ktoś coś rzuci, fajnie. Znowu nie chcę tego demonizować. Wszystko można używać do dobrych celów, w dobry sposób i tak dalej, ale chodzi mi o to, że zobaczyłem, że szkoda mi czasu dzisiaj na to, żeby swoją głowę ładować jakąkolwiek inną informacją, skoro mamy żywe słowo Boga, który stworzył cały wszechświat, który powiedział, niech się stanie światłość, ona się stała. Jeżeli On powiedział, jeżeli wyczytasz ze słowa, to jest obietnica. Jak wyczytasz ze słowa, że Bóg chce uzdrowić wszystkich ludzi i chce, żeby wszyscy byli zbawieni i kliknie ci to objawienie, to zaczniesz widzieć owoc w swoim życiu, twojego wpływu na innych ludzi. Kiedy ty wypowiadasz słowo, one będą miały moc. To się będzie działo. Ja miałem kiedyś, albo dobra, nie będę tego teraz rozwijał, bo mam już mało czasu, ale zobaczcie, Pan Jezus, jak diabeł go przyszedł kusić, powiedział, że
Czym się człowiek powinien karmić? Nie samym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. I wiecie, to nie jest taka obietnica bez pokrycia. To jest prawdziwe. Tu nie chodzi o to, że my mamy, wiecie, przestudiować Biblię i wiedzieć, co tam jest napisane i w ogóle wszystko tak, w jakimś sensie, do pewnych granic. Ale najważniejsze, to co jest dominujące i powinno być dla nas najważniejsze, to jest objawienie, spotkanie osobiste z Nim. A czy On tego chce? Ja wiem, że każdy odpowie tak. Tak, tak. Dobrze, ale teraz zadajmy sobie pytanie, czy Bóg naprawdę chce z nami się spotkać? Czy Bóg chce objawić Ci swoją wolę? Mi, Tobie. Zastanów się nad tym. Czy naprawdę wierzysz w to, bo możesz mieć nadzieję, możesz wiedzieć, że ogólnie tak, ale ja się pytam o Ciebie, konkretnie o Ciebie, o Twoje serce. Siadasz przed Bogiem, czy jesteś pewien tego, że Bóg chce Ci coś objawić, On chce z Tobą rozmawiać, On Cię kocha, On za Tobą tęskni, On po prostu Cię uwielbia, On Cię lubi, On chce Cię posłać, On chce, żebyś wszedł w swoje powołanie. Wiecie, że jak człowiek wchodzi w swoje powołanie, to jest w miejscu idealnego spasowania z tym w ogóle, kim jest, po co jest w Bożych oczach. Jak wchodzisz w powołanie, to znaczy, że zgadzasz się z Bogiem. Wiara to jest zgodzenie się z Bogiem, powiedzenie tak i amen na wszystko, co On mówi. I kiedy wejdziemy w miejsce objawienia, zobaczcie, jak się Paweł modli w liście do Efezjan, ja to ostatnio w kółko czytam, on mówi, żebyśmy doszli do miejsca takiego objawienia Bożej miłości, żebyśmy byli zakorzenieni, ugruntowani, żeby pełnia Boga nas wypełniła. Co znaczy pełnia Boga? Spotykasz kogoś i mówi, stary, jestem napełniony Bogiem na maksa w ogóle. Ale on robi coś, co jest w Bożym sercu wtedy. On jest wyrazem Bożego życia tu na ziemi. Wiecie, Bóg panuje, chce panować nad ziemią, On nadchodzi. I naprawdę nie ma czasu, to jest bardzo krótki czas jeszcze przed nami. I On chce, żeby każdy z nas wszedł w swoje powołanie. Ja nie mówię o powołaniu, że będziesz miał jakąś funkcję, jakąś rolę gdzieś, tylko będziesz tym, kim Bóg chce, żebyś był. Żebyś wiedział, jak On cię kocha. To jest podstawowa, najważniejsza rzecz, żebyś wiedział, jak Bóg cię kocha. Żebyś wiedział, jak Bóg cię kocha. Jak to będę wiedział, jak będę przepojony, przygnieciony Jego miłością, to będę w miejscu, do którego On mnie stworzył. I zacznę robić rzeczy, do których On mnie stworzył. Dlatego Jezus mówił, musisz się zaprzeć siebie, musisz wziąć ten krzyż. Bo to, co ty w sobie niesiesz tak naturalnie, cieleśnie, to przeszkadza temu, co ja dla ciebie mam. Wiecie, kiedyś w przyszłości, i naprawdę wtedy się spotkamy i mi powiecie, że miałem rację, za jakieś kilka tysięcy lat, niektórzy ludzie będą się patrzeć na innych i będą widzieć osobę pełną chwały, Bożej chwały i będą mówić, naprawdę byłeś kimś takim kiedyś na ziemi? Naprawdę Bóg kogoś takiego zrobił kogoś takiego? Wow. To jest niesamowite. Bo Boży zamysł dla naszego życia jest taki, że Bóg chce, żebyśmy byli pełni chwały. Żebyśmy byli podobni do Niego, żebyśmy mieli rolę w Jego planie. My mamy życie jakie? Wieczne. Bóg dał nam życie wieczne do serc. Jak zdobyć wiarę? Dlaczego my nie mogliśmy? Jezus powiedział, post i modlitwa. Więc to, do czego chciałbym dzisiaj zachęcić, wiecie, jeszcze jeden fragment z 1 Piotra. Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni, nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez słowo Boga, żywe, nieprzemijające, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, wszystko przemija. Cała Jego chwała przypomina jej kwiat. Trawa uschła i kwiat opadł. Lecz słowo wypowiedziane przez Pana trwa na wieki. Takie właśnie słowo zostało wam ogłoszone. Jesteśmy narodzeni ze słowa, stworzeni przez słowo, które jest wieczne. I twoja natura dzisiaj to jest bycie wieczną istotą. Jesteśmy wieczni. Bóg mówi, wejdź w rzeczy, które są wieczne. Nie znajdziesz ich w tym świecie, nie wykopisz ich na żadnym śmietniku tego świata, tylko wejdź w to, co moje słowo mówi, napełniaj się słowem, niech to w
ciebie wejdzie, niech przyjdzie objawienie i realizuj swoje powołanie. Bądź tym, kim ja ciebie widzę. Co ja dla ciebie zaplanowałem. Pomódlmy się. 30 minut. Udało mi się. Jać. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty cieszysz się, Panie, z naszej obecności, cieszysz się z nas jako ze swoich dzieci. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty chcesz do nas mówić, dziękuję Ci, że Ty mówisz do nas, że Ty chcesz napełniać nasze serca Twoją prawdą, Panie. I chcesz napełniać nasze umysły, nasze serca Twoją prawdą, Panie. Ja dziękuję Ci za Twojego Ducha, który mieszka w nas, że On jest opiekunem, który się o nas troszczy, który się nami opiekuje. Dziękuję Ci, że On jest naszym nauczycielem, że On jest naszym przewodnikiem, naszym orędownikiem, naszym adwokatem. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami, Panie, i dziękuję Ci za to, że my jesteśmy z Tobą spleceni, po prostu możemy powiedzieć, jesteśmy jednym duchem, jesteśmy jedno z Tobą. I Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty masz plan dla każdego z nas, Panie, i ja teraz się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby to, jaki jest Twój plan dla każdego z nas, tak jak tutaj siedzimy, jak tego słuchamy, Panie, żeby to po prostu weszło do naszych umysłów, żeby to zaczęło nam naprawdę gdzieś tam się świecić przed oczami, Panie, żeby zaczęło to nam się odpalać w sercach, żebyśmy rozumieli, do czego Ty nas powołałeś, jaki jest Twój plan na nasze życie. Panie, ja dziękuję Ci, że ten plan na nasze życie zaczyna się w miejscu, gdzie usłyszymy i zrozumiemy, jak bardzo nas kochasz. I dziękuję Ci, że oddałeś swojego umiłowanego, doskonałego Syna za nas, Panie, żebyśmy po prostu mogli dołączyć do Twojej rodziny, żebyśmy mogli się stać braćmi i siostrami Jezusa, żebyśmy mogli się stać dziedzicami i współdziedzicami, Panie, Królestwa Bożego. Panie, dziękujemy Ci za to, Panie, i dziękujemy Ci za to, że Ty depczesz całą potęgę przeciwnika. Możemy to robić razem z Tobą. I Panie, zgłaszamy się na ochotnika, Królu, do tego, żebyśmy po prostu mogli iść razem z Tobą, Jezu, tam, gdzie Ty pójdziesz, i robić to, co Ty robisz, Panie, żeby móc wykonywać dzieło, które Ty robiłeś na ziemi. Chcemy je kontynuować, Panie. Chcemy widzieć, jak Twoja obecność się przejawia w życiu ludzi, jak przychodzi wolność, jak przychodzi uzdrowienie, jak przychodzi zbawienie, Panie. Dziękuję Ci, że to jest cały jeden pakiet, to nie jest coś, co można podzielić. Panie, bo Ty jesteś po prostu dobry. Niech rzeki wody żywej wylewają się z nas, Panie. Niech wylewają się, Panie. Modlę się o to, żeby teraz Duch Święty wypełniał nas, Panie. Tak, żebyśmy wręcz czuli Twoje gorąco, Twoje ciepło, Panie, Twoją obecność, Panie. Panie, przychodź z Twoim namaszczeniem, Panie, które kruszy wszelkie jarzmo. Wywyższamy Cię, Jezu, wywyższamy Cię, Król. Dziękujemy Ci, że jesteśmy po prostu rodziną. Dziękuję Ci za ten klimat, który możemy mieć między sobą. Za tą atmosferę, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Wywyższamy Cię, Jezu.